Dorota Karaś, dziennikarka gdańskiego oddziału Gazety Wyborczej, autorka książek reporterskich Szafa, Czajnik, Obwodnica, Rozmowy z obcokrajowcami i biografii Cybulski, Podwójne salto. Laureatka Nagrody imienia Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową w 2016 roku, Splendor Gedanensis oraz Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury za 2020 rok. Marek Sterlingow, dziennikarz. Był korespondentem wojennym w Afganistanie, pracował w gdańskiej redakcji Gazety Wyborczej, portalu Gazeta.pl i Radiu Gdańsk. Współautor dwóch książek o tematyce historycznej: Pomorze w ogniu i Narodziny Solidarności, Kroniki Sierpniowe. Laureat Nagrody Splendor Gedanensis. Autorzy, pisząc wspólnie książkę Walentynowicz, Anna szuka raju, dotarli do nigdy nie publikowanych archiwalnych nagrań, zdjęć i dokumentów. Odwiedzili rodzinę Anny Walentynowicz na Ukrainie, skłonili do zwierzeń jej syna Janusza Walentynowicza. Rozmawiali z przyjaciółmi i przeciwnikami Anny, między innymi Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Hanną Kral, Krzysztofem II, agentem, który zaważył na relacjach Walentynowicz z Wałęsą. Książka otrzymała w 2020 roku Nagrodę Czytelników w konkursie Grand Press Reporterska Książka Roku. Jak pisze Cezary Łazarewicz, to opowieść pełna czułości i wrażliwości, ale prawdziwa, bez podlizywania się bohaterce. O kobiecie, która stała się legendą i tej legendy nie udźwignęła, a przede wszystkim o skrywanej przez te wszystkie lata tajemnicy, do której autorzy dotarli dopiero po jej śmierci. W książce znajdziemy też odpowiedź na to najważniejsze od lat pytanie. Jak to się stało, że tych kilka odważnych osób, które zmieniły historię świata, odnosząc największe w swoim życiu zwycięstwo, tak bardzo się ze sobą skłóciło i znienawidziło?